głową, a nie ogonem, to będzie wszystko ok, tak? Może od tego zacznę. Ja byłam tak wychowywana w domu, w którym mama rządziła, bo mama nas wychowywała. I ja też przyjęłam taką rolę u nas w naszym małżeństwie. I tak było od początku, kiedy się zaczęliśmy spotykać, potem kiedy już wyszliśmy za mąż, ożeniliśmy się, wzięliśmy ślub. Ja byłam tą osobą, która i dbała o nasze zaplecze finansowe w cudzysłowie. Dbała w sensie, że płaciłam rachunki, robiłam zakupy, po prostu wszystko robiłam, jakby brałam na swoją głowę i na swoją podświadomą taką odpowiedzialność brałam za nasz dom. Dlatego, że kiedy ja podejmę decyzję, to będzie ona dobrą decyzją, natomiast kiedy Mateusz podejmie jakąś decyzję, nie będzie ona dobrą, ponieważ on nie ma doświadczenia. Ja tak myślałam. I z czasem, jak już się nawróciliśmy, okazało się, że to mężczyzna jest głową domu, co niestety w naszym świecie jest bardzo wszystko poprzewracane i to nie tylko w świecie chrześcijańskim, ale i w ogóle w świecie tak jest, że mężczyzna jest zdominowany przez kobietę. Wydawało mi się na początku, że ja nie umiem inaczej, że ja nie umiem oddać mu jakby panowania nad tym domem, no bo kiedy on podejmował jakieś decyzje, były one dla mnie abstrakcyjne i one jakby nie wnosiły nic dobrego do naszego życia. To znaczy wydawało mi się, że głupio po prostu, głupie rzeczy robi. Nie umie jakby zarządzić pieniędzmi, nie płaci na czas rachunków, zapomina o tym, że często mu przypominać o różnych rzeczach, nie widzi tego, że w lodówce nie ma zakupów, ja muszę ciągle o tym myśleć. Miałam takie w głowie, kiedy byłam świadoma tego, że on powinien być tą głową, to za każdym razem, kiedy ja przypominałam mu o różnych rzeczach, byłam coraz bardziej sfrustrowana tym, że ja o wszystkim muszę myśleć. Nie potrafię zauważyć tego, że jest wokół niego bałagan. Nie potrafię tego zauważyć, że trzeba zrobić zakupy. Nie potrafię zauważyć tego, że dziecko potrzebuje w tym momencie czegoś, na przykład, nie wiem, potrzebuje ubrań, potrzebuje innych zabawek, potrzebuje, nie wiem, tego, żeby spędzić z nim chociażby czas. Nie widzi tego, muszą mu ciągle o tym przypominać. I narastała we mnie taka frustracja. I kiedy tak sobie uświadomiłam, że okej, no Jezus jest moim Panem, ale w Słowie jest napisane, że głową w domu jest kto? Mąż, tak? Ale jeśli będzie oczywiście poddany Chrystusowi. Zaznaczam to, bo to jest ważne, że jakby mąż stoi w prawdzie, tak? Więc jak biorę model teraz rodziny nawróconej, mąż jest poddany prawdzie, żona jest poddana mężowi i to będzie działało. Mi się wydawało, że kiedy ja będę poddana prawdzie i Chrystusowi, a dalej będziemy żyli sobie tak, jak żyjemy, czyli ja rządzę, Mateusz jest trochę niżej, to też będzie funkcjonowało. Ale to nie będzie funkcjonowało. Bo jeżeli będziemy mijać zasady Boże, to nie będziemy żyć w prawdzie. Tak? Nie będziemy żyć w prawdzie i to życie nie będzie faktycznie w obfitości. Ponieważ tutaj się jakby włącza poniżenie. To działa w dwie strony. Raz, że mężczyzna jest coraz bardziej poniżony w twojej głowie i w swojej głowie, bo on nie może podejmować tych decyzji. Ty mu nawet w myślach nie pozwalasz tych decyzji podjąć i on jest poniżany z dnia na dzień coraz bardziej. I z czasem wychodzi na to, że on już naprawdę nie potrafi podjąć decyzji żadnej. W zwykłych, prozaicznych rzeczach nie potrafi tej decyzji podjąć. Nawet nie ma w głowie czegoś takiego, że on wie, co ma zrobić. Nieraz tak było, że on po prostu nie wie. No bo przecież za każdym razem ktoś go wyręczał w tym, czy w jego domu, czy ja. No i musiało to nastąpić oczywiście małymi kroczkami, małymi kroczkami. Zaczęłam oddawać mu pewne rzeczy oczywiście w moim sercu i w gardle była gula, że on tego nie umie zrobić, ja bym to zrobiła lepiej. Tylko jeżeli w głowie masz to w sercu, że naprawdę chcesz być poddany prawdzie i chcesz iść ze Słowem Bożym, że to mężczyzna jest głową tego domu. Ja jeszcze tak na początku miałam takie skierowanie, że chcę po prostu, żeby moje dziecko miało ojca. I to było moim głównym motywem, że chcę, żeby mój syn miał naprawdę ojca, a nie miał mamę i mamę. Tak jest. W sensie, żeby mama była ojcem. Nie chciałam tego, bo ja też tak miałam w domu. Ja chciałam, żeby mój syn, moje dzieci miały ojca. Tak jest. A ojciec jest mężczyzną, mężczyzną z krwi i kości, który podejmuje decyzję, jest męski, a nie jest spłyciały, jest poniżony i żyje w poniżeniu. Więc to był mój główny motywem, ale z czasem właśnie doszłam do tego, że najpierw jest to, co cielesne, a potem jest to, co duchowe. Więc jeżeli ja mówię, że Jezus jest moim Panem, a swojego męża poniżam w domu, to jest nieprawda. Nie jest twoim Panem.
nie jest Twoim Panem Jezus Chrystus, jeżeli poniżasz swojego męża w domu. Dodaję, że mentalnie często wystarczy tyle, jak powiedziałem. Mentalnie, no oczywiście, no chodzi o serce, o skierowanie na serce i tak naprawdę zaufanie temu facetowi. I on się może pomylić, oczywiście, bo on się uczy dopiero tak naprawdę. Bo skoro Ty cały czas go wyręczałaś, to co daje mu teraz? Uczyć się, no sorry, na błędach. Będzie popełniać błędy na początku, no bo się uczy. Ale za każdym razem, kiedy Ty mentalnie skierujesz się na niego, że on jest tym mężczyzną i on potrafi, bo jest do tego stworzony, potrafi podejmować decyzje i sobie z tym świetnie poradzi. I będzie wzorem dla Twoich dzieci, i będzie wzorem dla Ciebie i Ty się będziesz czuć bezpiecznie. Ja kiedy wreszcie zrzuciłam już tak w pełni to, że ja nie muszę wcale, bo ja nie jestem w ogóle w tym miejscu, żeby podejmować te decyzje. Ja nie jestem w roli mężczyzny ani ojca. Ja jestem kobietą. Ja jestem mamą. Nie jestem tatą. Jestem mamą. Jestem mamą dla swoich dzieci i mam swoje miejsce tutaj na tej ziemi. A on jest ojcem i on jest mężczyzną i on ma swoje miejsce. I zaufaj mu. Zaufaj mu, że podejmie dobrą decyzję i że robi to, bo Ciebie kocha, bo kocha Chrystusa. Tyle.